A z nami ostatni gość, Jan Matuszyński, reżyser. Cześć. Dzień dobry, czołem, cześć. Taki mam prezencik dla ciebie na dobry początek. O, dziękuję bardzo. O, tam wiem z internetu. Dobrze, porozmawiamy o tym. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ostatnio przypominałem sobie Króla. Na Kanał Plus jest, jeżeli państwo nie widzieliście, to nadróbcie, bo zdecydowanie warto. Jan był oczywiście reżyserem tegoż serialu, ale tantiemy z internetu, super ważna sprawa. Zacznijmy o rozmowę o tych tantiemach od Ameryki. Dobrze? I od tego, co się tam w tej chwili dzieje. Wiemy, że jest strajk aktorów i scenarzystów, dwóch związków zawodowych już w tej chwili trwa. Rzecz niebywała w ogóle w historii. Ostatni raz taki podwójny strajk był w czasach, kiedy szefem związku zawodowego aktorów był Ronald Reagan. Tak dawno temu to było. I oni walczą między innymi, oni walczą o parę rzeczy oczywiście, ale między innymi o tantiemy. Czy ty się zgadzasz z postulatami tego strajku? Uważasz, że gdybyś tam pracował, to byś wspierał ten strajk? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą jest bardzo taka duża solidarność. I też międzynarodowa? Jedność, wydaje mi się, że międzynarodowa. To znaczy my w Polsce mamy podobne problemy w innej skali. Inaczej to jest u nas trochę skonstruowane. Natomiast wiele z tych postulatów podzielamy na poziomie też ideowym, symbolicznym, czy też bardzo konkretnym. Ja mam takie poczucie, że świat filmu, ta branża podąża bardzo szybko za tym, jak się świat dookoła nas zmienia, szczególnie na poziomie cyberprzestrzeni, internetu i tak dalej. Natomiast legislacja i prawo za tym nie wyrabia z różnych powodów. W Stanach to wynika trochę z czegoś innego, u nas z czegoś innego. Natomiast ja mam takie poczucie, że łączy nas takie przekonanie, że trochę jesteśmy wszyscy jako twórcy wykorzystywani po prostu. I nikt nam tego nie tłumaczy, nikt nas o to nie pyta. I taka jest reakcja przez to i w Stanach, i też trochę w Polsce. Pamiętam, jak kiedyś Zbyszek Hołdys pokazał wyciąg z konta, opłatę, jaką dostał ze Spotify'a za piosenki Perfektu oczywiście, które współtworzył, był wielką częścią tego zespołu oczywiście, i tam wyszło, za rok dostał coś 27 zł, jakoś to tak, coś takiego to było, czy 29 zł. I to był taki moment, kiedy ja zrozumiałem, na czym ten problem polega. To samo oczywiście dotyczy filmów i tu przechodzimy teraz do tej akcji tantiemy z internetu. Czy to jest w tej chwili tak, że jeżeli film, który, czy serial, który wyprodukowałeś, zostaje sprzedany do serwisu streamingowego, gdzie się pokazuje, to proszę opowiedz, jakie pieniądze dostajesz za to? Nie ma o czym mówić, bo nic z tego nie wynika dla mnie właściwie. To znaczy w momencie, kiedy film, na przykład Ostatnia Rodzina, wchodzi na którąkolwiek z platform streamingowych, to nie dostaje żadnych tantiem, jeśli chodzi o terytorium Polski. Jeśli chodzi o inne kraje europejskie, na przykład we Francji, z Francji przychodzą tantiemy. Bo tam prawo jest o tantiemach. Bo tam to, o co walczymy, już jest. Zresztą Francja zawsze z wielu powodów była wzorem i punktem odniesienia dla środowiska filmowego w Polsce i zresztą nie tylko, bo tam kultura jest troszeczkę innym miejscu, zawsze była chyba. Natomiast my jakoś z wielu powodów jesteśmy i z tą kwestią z tyłu. No i mając na uwadze, że wszyscy widzowie się bardzo szybko przez pandemię nie tylko przenieśli do internetu, więc już nie kupują filmów na DVD, nie ma już VHS-ów. Ja kupuję, ale już jestem jedną z ostatnich. Ale jest nas jeszcze z pięciu. Jeszcze Oleszczyk i jeszcze te tam 15 osób. Tak. Ja też, jak mogę, to zamawiam Blu-ray z Criteriona. 4K teraz kupujemy. No tak, ale to jest... To prawda, no jest to, nas... To są pojedyncze, tak, oczywiście, przypadki. Oczywiście życzę nam, żeby nas było więcej, no bo ja najpierw byłem kinofilem i dalej jestem, a dopiero później zostałem reżyserem. I też mam szacunek do tego, że jest jakiś wkład twórczy, który jest notorycznie, repetytywnie wykorzystywany. Ale opowiedz mi proszę, bo to jest...
jakby na pewno część osób się zastanawia, dlaczego w ogóle walczycie o te tantiemy z internetu, skoro robiąc na przykład Króla, dostałeś pieniądze, pensję za to, że byłeś reżyserem Króla i za zrobienie tego serialu, a ty mówisz na to, w porządku, dostałem te pieniądze, ale teraz bym chciał jeszcze znowu dostać pieniądze, no jeszcze właśnie, raz za to samo. No właśnie to nie jest tak. To znaczy umowę, którą podpisują twórcy, w tych umowach jest zawarta też część honorarium pod tytułem tantiemy, które jest pewnym zobowiązaniem, że jeżeli film będzie wyświetlany, czy serial będzie wyświetlany w miejscach, w przestrzeniach, które są tantiemizowane, to z tego będą dla twórców wynikały jakieś pieniądze, tak samo jak to jest dla nadawcy. No przecież nadawca przez to, że puszcza, czy to jest Król, czy to jest, nie wiem, Watacha, czy to jest, żeby nie było śladów, no czerpie z tego zysk taki, że na przykład może utrzymać swoich abonentów, bo daje im ciekawy content, nie? I to nie jest dodatkowe honorarium, to jest część honorarium twórcy wynikających z eksploatacji dzieła, pod którym on się podpisuje i w którym ma wkład twórczy. To nie jest tak, że to jest jednorazowa rzecz, tylko ten wkład twórczy cały czas pracuje. I dopóki to jest pokazywane, to twórcy powinni mieć z tego korzyść. I tu nie mówimy o tym, żeby twórcy mieli nagle 70% całego zysku z nadawania. To są dużo mniejsze kwoty. A jeszcze oprócz tego my jesteśmy zobowiązani prawem unijnym. Już ponad 2 lata temu powinniśmy byli wprowadzić nowelizację i poprawić ustawę o prawach autorskim właśnie w tym zakresie. I to się ciągle nie wydarzyło i stąd się bierze całe działanie, mogę powiedzieć, środowiska, bo to oczywiście ZAPA jest takim... ZAPA to jest Związek Producentów i artystów i producentów audiowizualnych, czyli organizacja, która jest powiązana ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, które opiekuje się zarządzaniem prawami autorskimi i skupia wszystkie problemy dotyczące tego. Jest to organizacja podobna, działa na podobnej zasadzie jak ZAIX, natomiast ZAIX w przypadku filmowców to jest tylko dla autorów muzyki i ewentualnie scenarzystów. Natomiast ZAPA zrzesza reżyserów, scenarzystów, scenografów i wszystkie inne zawody, które podlegają tantiemom. W jakich kwotach mówimy? Jak twój scenariusz marzeń? Ta ustawa wchodzi w życie, te stawki są ustalone. Chodzi mi o to, na przykład scenarzysta filmu Ostatnia Rodzina, jakie pieniądze powinien dostać za to, że ten film zostaje wyświetlony w serwisie streamingowym? Bardzo trudno jest to oszacować. To znaczy, to zależy od tego dokładnie, gdzie, kiedy, w jakim okresie, jaki jest zakres tej eksploatacji. Tu zwróciłem uwagę na to, że większość platform streamingowych też niespecjalnie się chwali tym, ile osób u nich ogląda filmy, jak to dokładnie wygląda. To jest ciągle tajemnicą. A nie jest tak w przypadku wszelkich nadań w telewizjach. Nie tylko tej, której aktualnie mijamy, tylko jakby każdej w Polsce, ponieważ podlega też prawo, które zostało dostosowane. Ustawa o prawach autorskich została stworzona w połowie lat 90. Wtedy nie było tematu w ogóle internetu. I to jest dość naturalne, że to nowe pole eksploatacji powinno zostać przyjęte w poczet tych przestrzeni też tantiemizowanych. Czy rozumiem, że te tantiemy też zależą od tego, czy to pokazuje, nie wiem, wielki serwis streamingowy i widzi tam milion ludzi, czy na przykład mała telewizja osiedlowa, gdzie widzi to 5000 ludzi. Te tantiemy też od tego zależą. Tak, znaczy mogą od tego zależeć. Mogą. Bo to jest też tak, że każdy z podmiotów, który podpisuje umowę odnośnie tantiem, no negocjuje to w pewien sposób, tak? No bo jest bardzo wiele zależności. Już nie chcę wchodzić w taki poziom szczegółowości z tym, ale trochę inaczej się rozmawia z podmiotami, które mają i platformę streamingową swoją i są też nadawcą telewizyjnym. Okay. Trochę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o emisję na poziomie globalnym, gdzie spora część platform streamingowych w ten sposób działa, ale to nie oznacza, że na przykład film Ostatnia Rodzina, posłuszmy się tym przykładem, jest tylko na przykład we Francji i w Polsce. Inaczej te zapisy wyglądają. My jako twórcy walczymy o to, żeby zauważyć to, że nasz wkład twórczy jest wykorzystywany w nowej przestrzeni
I do tej pory to było w Polsce ignorowane. I no ja mam nadzieję, że to zostanie zmienione, bo czuję się tak trochę jako twórca wykorzystywany po prostu. Projekt ustawy leży już od dłuższego czasu w Sejmie. To nie jest tak, że trzeba napisać tą ustawę, tylko ona jest napisana. Rozumiem, że to jest projekt, który był konsultowany ze środowiskiem. Czy nie? Były konsultacje, też widać to po ilości organizacji, które się podpisuje pod tymi postulatami, bo właściwie wydaje mi się, że wszystkie, czy prawie wszystkie duże organizacje zrzeszające twórców, gildie, czy to jest Gildia Reżyserów Polskich, czy Gildia Scenarzystów. Gildia Scenarzystów jest wyjątkowo aktywna, bo z kolei strajk w Ameryce też ich bardzo uaktywnił, dał im argumenty po prostu też. My tak naprawdę czekamy na jakiś ruch. No w tej chwili jesteśmy przed wyborami, trochę trudno w tym cyklu. No można teraz zmusić polityków do deklaracji, do złożenia deklaracji, że ja jednak, zobowiązania. Ja rozumiem deklarację, jest czas deklaracji jakby okej. Ja wolałbym jednak, żeby po prostu to prawo zostało znowelizowane, uchwalone i weszło w życie, bo to jest to, co mnie interesuje. Ten czas około wyborczy jest pod tym względem oczywiście trudny, ponieważ zdajemy sobie też sprawę, że no, twórcy filmowi nie są kluczowym problemem dla naszego kraju w tym momencie, więc nie są aż tak atrakcyjnym tematem. Ja myślę, że wy macie inny problem. Macie taki problem jako środowisko, że większość ludzi, to przy tym strajku w Ameryce też bardzo wyraźnie widać, że bardzo wiele osób uważa, że generalnie bycie reżyserem, aktorem, scenarzystą, generalnie masz 100 milionów na koncie od razu i po prostu chodzi wam o to, żeby trzeci samochód sobie kupić. I to o to chodzi w tej całej awanturze. I to jest problem tego środowiska, że ludzie nie rozumieją, że 99,9% ludzi funkcjonuje ledwo finansowo w tym środowisku. To jest ten jeden malutki jakiś ułamek ludzi, u których wiemy, że się dorobili czegoś realnie. Tak, ja nawet poszedłbym dalej. Wydaje mi się, że te osoby, które wydaje się, że mają tych pieniędzy bardzo dużo, czy są twórcami z sukcesami, to ich luksus może ewentualnie polegać na tym, że mogą przez parę miesięcy rozwijać kolejny projekt. Czyli nie muszą brać czegoś tak zwanej hałtury, żeby po prostu mieć na rachunki, tylko mogą przez miesiąc, dwa na chwilę się wstrzymać, żeby się skupić na tym, co naprawdę chcą robić. Więc tak, no ja się zgadzam z tym, że jest takie przekonanie, że wszyscy filmowcy to są milionerzy, a raczej tak nie jest. Zresztą mam takie poczucie, że patrząc na polskie kino też ostatnich lat, na to, co powstaje i dlaczego, no to nie ma takiej samowolki, nie można robić wszystkiego w takiej skali, w jakiej by się chciało. Jest raczej odwrotnie, jest tak, że bardzo nas rzeczy niezależne od nas kierunkują w stronę rzeczy, które mogą być kontentem dla streamingu, albo na co może dać Polski Instytut Sztuki Filmowej pieniądze, albo jeszcze parę innych rzeczy. Nie? A propos tego, co w Polsce może powstawać, a co nie, nie mogę cię nie zapytać teraz o awanturę wokół filmu Agnieszki Holland. Tak się zastanawiam środowiskowo. Ja nie chcę cię wciągać w tematy polityczne, ale chciałem zapytać tak środowiskowo, jak patrzysz na to, że nagle film, którego tak naprawdę nikt nie widział, bo 99,9% ludzi, którzy dyskutują o tym filmie łącznie ze mną, go nie widziało. Ja nie widziałem tego filmu. I dyskutuję na temat tego filmu. Jak patrzysz na to? Czy to jest taki moment, kiedy sobie myślisz, rany gościa, trzeba się trzymać z daleka w ogóle, może jakieś komedie romantyczne albo coś, żeby się nikt nie czepiał. Wezmę Karolaka i będzie super, będziemy się świetnie bawić wszyscy. Czy myślisz sobie coś innego? Wiesz, no... Przepraszam, bo ja Karolaka bardzo lubię, dlatego go użyłem. Z jednej strony jest mi zwyczajnie przykro. I jest mi przykro chyba przede wszystkim dlatego, że przy okazji Zielonej Granicy znowu dobitnie widać, że my, Polacy, jesteśmy mistrzami w komentowaniu czegoś, czego nie znamy. Ja pamiętam lata temu, dawno temu, byłem gówniarzem jeszcze, był taki film Ksiądz. I to były różnego rodzaju protesty i tak dalej, i tak dalej. I główny problem polegał na tym, że nikt tego filmu wtedy nie widział. I tu mam wrażenie, że jest bardzo podobnie, choć tematyka jest zupełnie inna, świat jest zupełnie inny. I no z jednej strony życzę, żeby cały ten buzz dookoła tego filmu, który ma charakter negatywny, wpłynął na to, żeby jak najwięcej osób ten film zobaczyło.
Natomiast przede wszystkim taka główna moja myśl od samego początku, jak śledzę tą awanturę, to jest to, że jednak zachęcam do działania odwrotnego, czyli obejrzenia i ewentualnie, ale niekoniecznie wyrażenia swojej opinii. Bo to jest coś, co najbardziej boli, ponieważ no, już ludzie mają stosunek do tego filmu, choć jakby okazuje się, że obejrzenie tego filmu jest niepotrzebne do tego wszystkiego. To prawda. A ja, żebyś to powiedziałem, że jakby jestem kinofilem, mam bardzo duży szacunek do materii filmowej. Nie widziałem filmu Agnieszki Holland, na pewno go zobaczę w odpowiednim momencie. Jestem ciekaw, jestem dumny z tego, że były dwa filmy w Wenecji w tym roku w konkursie. To było wyjątkowe, tak, że dwa polskie filmy były w konkursie. Jestem przekonany, że oba z tych filmów, oba te filmy, czyli film Agnieszki Holland i film Gosi Szumowskiej i Michała Engletta są warte uwagi i zobaczenia. No i właściwie tyle, jakby cała reszta. Czy to trochę nie jest tak? Ja mam takie wrażenie, ponieważ ja jestem totalnym amatorem, jestem fanem, nie mam nic wspólnego z produkcją filmową, chociaż zagrałem 07 z Głości, chciałem powiedzieć, to jest mój powód do dumy nieustający, miałem wtedy 10 lat, kocham filmy i ja uważam, że nie jest wszystko jedno, znaczy jakby nie mam pretensji do artysty za to, że robi film, który mi się nie podoba, bo uważam, że to jest jego wizja i ważne, żeby jemu się podobał na koniec. Najwyżej ludzie nie pójdą do kina na ten film, jeżeli będzie słaby. I nawet zakładając, że film Agnieszki Holland jest tak obrazoburczy, jak jego krytycy twierdzą, że jest. Nawet zakładając to, że cała ta krytyka jest prawdziwa, chociaż tak jak powiedzieliśmy, krytykują ludzie... Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to nie krytycy tak uważają. No tak, to znaczy krytycy, mówię, ludzie, którzy krytykują ten film, to mam na myśli. Nie krytycy filmowi, tylko ludzie, którzy krytykują ten film. Nawet zakładając, że mają stuprocentową rację, Agnieszka Holland ma prawo do swojej wizji. I ten film ma prawo powstać po prostu i na koniec, zgadzam się, trzeba pójść na ten film, a potem powiedzieć, podobał mi się film albo mi się nie podobał film. Wiesz, jest coś takiego, takie przekonanie, czy pytanie właściwie, czy film może zmienić świat? No, chciałbym, żeby tak było, ale nie jestem do końca przekonany, czy tak jest, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jednak kultura jest stworzona po to, żeby otwierać, dyskutować, wiązać ze sobą różne środowiska i dać szansę na jakąś konstruktywną dyskusję, a nie po to, żeby rzucać światu kłody pod nogi, szczególnie na poziomie czysto komunikacyjnym. I dlatego mnie ta cała awantura dookoła tego tak w głębi serca po prostu oburza. I wiesz, jestem przekonany, że za jakiś czas ten film będzie miał może trochę inne znaczenie, trochę inaczej będzie pracował w tym wszystkim. Wydaje mi się też, że wiesz, to jest coś takiego, że tylko Agnieszka Holland mogła taki film zrobić. Jest w tym filmie taka, tak mi się wydaje, taka ukryta siła, jakby w tym wydarzeniu. I mam nadzieję, że jak zobaczę ten film, to jeszcze mi się pootwierają zupełnie inne furtki, nie te najbardziej oczywiste, które się wydają na pierwszy rzut oka, że tam są. Słuchaj, bo wydaje mi się, to co powiedziałeś o tym, że, czy film może zmieniać świat, ja bym powiedział w ten sposób, że film nie ma filmu, który zmieni cały świat. Nie ma takiego filmu. Natomiast jest mnóstwo filmów, które zmieniają osobiste światy. Po prostu zmieniają sposób, w jaki patrzymy na świat, zmieniają nas w jakiś sposób. Tak, każdy z nas ma takie filmy, które nas zmieniły. Nawet jeżeli to jest zmiana polegająca na tym, że na koniec dochodzę do wniosku, że się nie zgadzam z autorem tego filmu, mam inne poglądy, ale fakt, że mnie zmusił do myślenia, to jest dla mnie całkowicie wystarczające. Więc jeśli po zielonej granicy ktoś wyjdzie z tego filmu i powie, nie, mam inne zdanie na temat tego, co się tam dzieje, niż Agnieszka Holland, ale pomyślałem o tym, przemyślałem, może jeszcze o rany gościa, to już w ogóle przeczytam coś na ten temat, porozmawiam z kimś na ten temat i dojdę do wniosku na koniec, że Agnieszka Holland nie ma racji, mam inne zdanie. To jest super, to jest absolutnie wystarczające. Wiesz, ja tak miałem przy ostatniej rodzinie, że wiele osób, które obejrzało ten film, spodziewało się trochę czegoś innego. Mi nigdy nie chodziło o to, żeby robić biografii o malarzu. I bardzo się cieszyłem, że powstały inne filmy, parę dokumentów, dużo książek i wielokrotnie też publicznie mówiłem, że no słuchajcie, no jakby to jest jakaś, jak moja wypowiedź. Jeżeli chcecie coś się dowiedzieć więcej o Beksińskim, jedźcie do Sanoka, poczytajcie te książki, wyróbcie sobie swoją opinię. I wydaje mi się, że kino jest takim stymulantem do tego, żeby właśnie
wyrabiać sobie swój pogląd na bardzo wiele tematów i wydaje mi się, że to też prawdopodobnie stało u źródła w ogóle filmu Zielona Granica, żeby sięgnąć, zobaczyć, jak to jest. Tym bardziej, że z tego, co słyszałem, że w tym filmie jest parę różnych perspektyw, więc to nie jest tak, że to jest faktycznie jednostronne. Mm. I tyle. No teraz jesteśmy za tydzień niecały zaczyna się festiwal w Gdyni, gdzie będzie jakby nowa odsłona polskiego kina. Sam jestem ciekaw, jadę tam w trochę innej roli, bo nie mam filmu. Jestem przewodniczącym Rady Programowej, co brzmi bardzo poważnie, choć ciągle Rada Programowa jako tak w swoim takim kręgosłupie ciągle mam wrażenie, że się formuje, ale tam będę i właśnie bez filmu będę patrzył troszeczkę z boku, jak to tam wszystko działa. No i mam takie poczucie, wiesz, że rynek filmowy i ten streamingowy jest teraz dosyć trudny, w ciężkim momencie, bo jest taki dosyć jakby kryzys i to się wszystko zmienia. Życzę nam, żeby były takie filmy, które przyciągają widzów do kin w skali Top Gun Maverick. Jeżeli cała awantura dookoła Zielonej Granicy spowoduje, że będzie taka frekwencja. Trzymamy kciuki mocno. Bardzo to jest ambitne, co powiedziałem teraz, ale... No ale super by było. Mi się wydaje, że polskie kino ma się dobrze, bo powstaje dużo filmów, które nam dają do myślenia. Ja po ostatniej rodzinie zacząłem czytać o młodym Beksińskim i uważam, że to jest naprawdę... To jest miara sukcesu filmów. Jeżeli zmuszają ludzi do tego, żeby zaczęli myśleć o czymś, to jest fantastycznie. Naprawdę to jest maksimum, jakie moim zdaniem film może osiągnąć. No bo ja jestem przekonany, że kino powinno, to jest trochę truizm, ale jakby zadawać pytania i tak stymulować do myślenia czy do jakiegoś działania. Absolutnie. Nic więcej. Nie musi mówić, że masz myśleć. Absolutnie. Coś konkretnego, nie? Tantiemy z internetu pokazuje też znaczek, żebyście Państwo widzieli. Proszę trzymać kciuki za twórców, żeby się udało, bo naprawdę warto i naprawdę na to zasługują. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę dzisiaj.